Witamy Państwa, dobry wieczór. Przed nami kolejne filmowe spotkanie, a na kinowej sali dawno nie widziana dr Sylwia Frach. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. O pani filmowych podróżach będzie jeszcze okazja powiedzieć na koniec roku i o przyszłości tego Państwu zdradzić nie mogę. To się będzie działo w przyszłym roku z naszym gościem, ale chciałem panią na początek naszego dzisiejszego spotkania zapytać o to, czy lubi pani okres napoleoński w historii Francji, no kraju, jak zawsze pani podkreślała, ukochanym, oprócz oczywiście kraju ojczystego. Ocenia się ten okres z różnych perspektyw. Z jednej strony przyniósł wiele postępu i reform, z drugiej jednak strony prowadził do wielu konfliktów i wojen. Ja jednak bardzo lubię filmy, które osadzone są w historii Francji. No to dobrze, no to w odniesieniu do tego, że w encyklopediach odnajdziemy rzeczywiście osobną kategorię filmów o Napoleonie, bądź też o wojnach napoleońskich, takowe są, a zaczęło się na ekranie dawno, bo to już ponad wiek temu, jak ja pamiętam, 1914 rok, choć tak jak przy chłopach mówiliśmy, że się film nie odnalazł, tak i tego filmu też podobno niestety nie ma, a co było ciekawe, że to był film wyprodukowany jeszcze w nazwie produkcyjnej jako Królestwo Polskie i Francja, to jest to dopiero ciekawostka, prawda? To Bóg Wojny albo Pani Walewska miał taki tytuł. No a później już potem było tego trochę, chyba zaczynając od 1927 roku, bo dzisiaj oczywiście, drodzy Państwo, Napoleon i jego historia będzie bohaterem naszego spotkania, prawda? Tak, zgadza się. To był ten pierwszy film 1914 rok i później rzeczywiście 1927 rok i kolejny Napoleon. I później dwie produkcje, gdzie za kamerą stanął Abel Gance w 1960 roku, Bitwa pod Austerlitz i 10 lat później Waterloo. I tych filmów rzeczywiście powstało naprawdę sporo, aczkolwiek filmów, biopików, które rzeczywiście koncentrowałyby się na samej postaci Napoleona, troszeczkę mniej. No ale wracając właśnie do postaci Napoleona, skoro pani wspomniała, jak dziś Francuzi patrzą na Napoleona, właśnie jako na tę postać historyczną, jest pani bardzo często we Francji, czy w tej kulturze, w życiu gdzieś tam francuskim, ta postać jest co pokolenie inaczej postrzegana? Wydaje mi się, że wielu Francuzów patrzy dzisiaj na postać Napoleona jako kontrowersyjną postać historyczną. Jego dziedzictwo jest przedmiotem różnych interpretacji. Opinie na jego temat są rzeczywiście podzielone, bo z jednej strony wielu Francuzów uznaje Napoleona Bonapartego za jednego z najważniejszych bohaterów narodowych, bo rzeczywiście jego wpływ na historię, na dzieje Francji był ogromny, zarówno pod względem militarnym, jak i politycznym, ale z drugiej strony należy pamiętać, że za czasów Napoleona, Napoleon prowadził wiele bitew, wiele wojen, co za tym skutkuje to ogromnym cierpieniem, ofiarami, ale również muszę powiedzieć, że rozwinięcie się Imperium Napoleońskiego było często postrzegane jako narzucanie woli Francji innym narodom europejskim. Także tutaj te kontrowersje oczywiście również się pojawiły i ta postać jest odbierana rzeczywiście w różnoraki sposób. Ale to moje pytanie oczywiście miało być takim wyjściem do dyskusji, przez jaki pryzmat i co chciał nam, widzom z kolei, powiedzieć, co by nie było wizjoner kina, czyli Ridley Scott, no a przecież Napoleon też, powiedzmy szczerze, był wizjonerem, co będzie chyba nawet w tym filmie widać. Tak, produkcja Ridleya Scotta zrobiona z niezwykłym rozmachem. Jestem bardzo ciekawa, bo na razie bazuję swoją opinię na zwiastunie, na trailerze, ale film opowiada nam, przedstawia nam dzieje Napoleona, jego dojście do władzy i przede wszystkim jego relacja z cesarzową Józefiną. To zdradzać za dużo fabuły Państwu nie będziemy, aczkolwiek, tak jak Pani powiedziała, po wielkie, ogromne sceny batalistyczne ten film będzie, po takie kameralne, dramatyczne ujęcia, co też widać, zresztą Scott buduje zawsze to napięcie wielkimi planami, prawda, zbliżeniami, emocjami, które tam występują. No ale dobrze, ale skoro powiedzieliśmy o wizjonerze, no to teraz przed Państwem wizja pytania konkursowego od naszego gościa. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Kto jest autorem
niezwykłych zdjęć do filmu Napoleon Ridleya Scotta. No to ja bym od razu mi na język coś przychodzi, ale nie będę Państwu pomagał, bo wbrew pozorom odpowiedź nie jest bardzo trudna, wystarczy poszukać i na pewno Państwo sobie z tym pytaniem poradzą. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi, jak zwykle honorujemy upominkami od sieci kin Helios. No to na koniec zapytam, tak, no ja wiem, no może i nawet przewrotnie, oczywiście, czy Napoleon był Jokerem. No bo on taki miał czasem postępowania, miałem wrażenie, że nikt się nie spodziewał, więc jak ten Joker w talii kart, to było jedno z jego takich zachowań. No a drugie oczywiście to w nawiązaniu do roli Joaquina Phoenixa. O, oczywiście. Tak, w filmie występuje Joaquin Phoenix jako Napoleon i Phoenix jest również producentem tego filmu. No Phoenix genialny. Wybitny aktor, którego znamy między innymi z Gladiatora Ridleya Scotta, ale również całkiem niedawno mogliśmy na ekranach kin Helios zobaczyć Bo się boi. Mhm. Czy też troszeczkę wcześniej wspaniały Come on, come on. Także jest to wybitny aktor, a u jego boku stanęła młoda, ale już zdobywająca popularność, bardzo zdolna brytyjska aktorka Vanessa Kirby, którą mogliśmy podziwiać w obrazie Cząstki kobiety, produkcji Netflixa, ale również w filmie Syn w ubiegłym roku, Mission Impossible, mhm. Ale również Kirby gra w serialu The Crown i gra w nim księżniczkę Małgorzatę. No, czyli już z rolami ważnych postaci dam okresów historycznych za pan brat. Czyli czekamy ze zniecierpliwieniem, bo Scott zawsze zaskakuje. Mam nadzieję, że tym razem plus, bo ostatnio mam wrażenie, że trochę forma spadła, więc liczę na powrót dobrego Ridleya Scotta. Doktor Sylwia Frach, naszym i Państwa gościem na dzisiejszym filmowym spotkaniu. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie już za tydzień. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.